Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam was na kanale Dronostrefa. Dzisiaj moja recenzja tej najnowszej kamery od DJI, czyli Action 2. Zapraszam! Ta kamera miała swoją premierę 2 dni temu, w środę. Ja mam ją w swoich rękach od jakichś, myślę, 12 godzin i zdążyłem ją przetestować, zrobiłem do niej mocowanie, wydrukowałem to mocowanie na drukarce 3D, teraz akurat drukarka 3D drukuje mi zapasowe mocowanie, jakbym urwał to pierwsze, ale po kolei, bo kamera przychodzi do nas w zgrabnym opakowaniu, które wygląda tak, jak tutaj możecie zobaczyć. Dostajemy do tego garść akcesoriów, czyli te wszystkie jakieś smycze. Dostajemy przewód USB-C, którym możemy naładować naszą kamerę. Nie dostajemy zasilacza w zestawie, co nie jest chyba problemem. Najdroższym z tego wszystkiego między zasilaczem a przewodem to jest ten przewód USB-C oryginalny. Dostajemy tą zawieszkę, ale myślę, że osoby, które przyszły na ten kanał, widziały już recenzje innych osób, które pokazywały, jak używać tej zawieszki, do czego jest ta przyssawka i doskonale wiedzą, jakie dostajemy akcesoria. Z tych akcesoriów, które tutaj dostajemy, no to najbardziej przydatną rzeczą dla nas, droniarzy, no to jest ten uchwyt do zamontowania w mocowanie GoPro. Czyli jak mamy naszą kamerę Action 2, możemy sobie przymocować na magnes ten uchwyt, no i tutaj jeszcze wchodzi w takie zatrzaski. Mamy tutaj takie zatrzaski, które zabezpieczają nam kamerę przed tym, żeby nam przypadkiem nie odpadła. Oczywiście zamontowanie tego na drona 5-calowego do freestylu nie jest dobrym pomysłem. Na jakiegoś CineWoopa może tak, aczkolwiek ja do 5 cali wydrukowałem sobie i zaprojektowałem już mocowanie. To mocowanie pokażę wam za chwilę. Ale o samej kamerze. Sama kamera z wyglądu jest bardzo mała i rzeczywiście tak jest. Jeżeli ją porównamy do GoPro Session 5, którą mamy tutaj, porównamy sobie do GoPro 7, którą mam tutaj i porównamy do GoPro 9, nie mam GoPro 8, 10, bo 8 nie chciałem kupować, bo nie miała wymiennego obiektywu, a przy lataniu freestyle czasami to się przydaje, znaczy czasami jak rozwalimy obiektyw, to jest bardzo przydatne, że możemy sobie wymienić. I 10 jeszcze nie kupowałem, bo nie widziałem takiej potrzeby, bo na 9 też mało latam. Ale wracając do tej kamery Action 2, to jeżeli ją porównamy, to rzeczywiście ona jest wymiarami mniej więcej podobna w tym rzucie do Session, ale tutaj jest chudsza. Chudsza, ale też chyba dlatego, że wytrzymuje mniej na baterii niż Session, bo Session można nagrywać, nie liczyłem nigdy dokładnie ile, ale wydaje mi się, że jakieś półtorej godziny ciągłego nagrywania tej baterii, która jest tutaj, jeżeli ta bateria jest zdrowa, to się da. Tutaj, jeżeli chodzi o nagrywanie, no to tak jak dzisiaj testowałem, to nagrywanie wyglądało mniej więcej tak, że po jakichś 40 minutach bateria była już bliska rozładowania. Oczywiście przy nagrywaniu 4K 25 klatek na sekundę. Dlaczego 25 klatek na sekundę nagrywam? A dlatego, że większość materiałów, które mam, nagrywam 25 klatek na sekundę i później jak trzeba coś sprzedać komuś za pieniądze, to łatwiej jest sprzedać w Polsce 25 klatek na sekundę albo 50 klatek na sekundę niż 30 klatek na sekundę, które jest standardem w Ameryce, między innymi. Także tak wygląda Action 2, jeżeli chcemy je porównać do innych GoPro. Myślę, że jeżeli chodzi o Action 2, to trzeba je porównywać tak naprawdę z Session, aczkolwiek jeżeli chodzi o jakość nagrań, to wydaje mi się, że możemy nawet ją porównać z GoPro 9 albo i 10. Dziesiątki nie miałem w rękach, dziewiątkę mam, ale po tych nagraniach, które dzisiaj zrobiłem i które wam zaraz pokażę, wygląda to bardzo obiecująco. Ale przejdźmy jeszcze do wagi. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o drony FPV i inne drony wyścigowe, to tak naprawdę chodzi o wagę. Chodzi o wagę, żeby ten dron był lekki, był zwinny, nie był ociężały i żeby jak najdłużej wytrzymywał w locie na jednej baterii. W moim przypadku, jeżeli ja latałem z GoPro 7, bo zazwyczaj latam z 7, to mi aktualnie na moim 5-calowym dronie 6S z baterią 1300 mAh wychodzi czas lotu jakieś 3,5 minuty, max do 4. Z tą kamerą dzisiaj aktualnie udało mi się zrobić 4 minuty do 4,5. W jednym przypadku nawet podszedłem pod 5 minut, gdy już tak niemocno wariowałem. Żeby tak naprawdę się wypowiedzieć o tym czasie lotu z tą kamerą, będę musiał ją potestować. Znaczy potestować, tak ją założę teraz na drona i będę z nią latał cały czas i będę sprawdzał różne ustawienia. Ale przejdźmy jeszcze do tej wagi, o której zacząłem mówić. Sprawdźmy sobie, ile ona waży. Jeżeli położymy ją na naszą wagę, akurat mam tu wagę kuchenną, to ona waży 57 gramów. Jeżeli chodzi o GoPro Session waży 73 gramy. Nie wiem, czy to dobrze widać tu akurat w tej kamerze, ale musicie mi zaufać, jak nie, to odsyłam was do specyfikacji. Także kamera nowa od DJI Action 2 jest mimo wszystko lżejsza nawet od Session.
A już porównując wagę Action 2 do na przykład kamery GoPro 9 z baterią, no to GoPro 9 z baterią waży 160 gramów. A jeszcze jak przyjdzie do tego mocowanie, filtr ND, no to zaczyna się robić poważna waga. Także no tutaj mamy tak naprawdę 1/4, mniej niż nawet 1/4 wagi GoPro 9, a jakość jest naprawdę obiecująca. Ja tą kamerę dostałem z modułem Dual Screen, czyli to jest taki moduł, który możemy przypinać od dołu, tak jak możecie teraz to zobaczyć. I ten moduł tak naprawdę nie jest potrzebny, żeby kamera funkcjonowała. Możemy go wypiąć, ale bez tego modułu kamera aktualnie nie jest użyteczna w 100%. Dlaczego nie jest użyteczna w 100%? A dlatego, że moduł ma tutaj port USB-C, przez który ładujemy naszą kamerę Action 2. Kamera Action 2 jest wodoszczelna do 10 metrów, jak podaje producent w karcie katalogowej. Ma tutaj te złącza takie, które zapewniają nam wodoodporność i że niby nie będzie zwarcia pod wodą. Jeszcze ją pod wodę nie brałem, ale z tego co widać recenzje na YouTubie od innych ludzi, to rzeczywiście można ją wziąć pod wodę i za bardzo jej to nie będzie szkodzić. Tak naprawdę kamera ma zwartą obudowę. Na górze jest tylko przycisk, który służy do włączania. Gdy przytrzymamy dłużej, kamera się włącza. Gdy naciśniemy raz, kamera zaczyna nagrywać i kamera ma też z tyłu wyświetlacz. Jeżeli chodzi o ten ekran z tyłu, to ja do końca przed premierą wierzyłem, że tego ekranu tutaj z tyłu nie będzie i ten ekran będzie tylko na tym dodatkowym module. No ale niestety, nie można mieć wszystkiego. Może to i w większości przypadków jest dobre, że ta kamera ma ten wyświetlacz z tyłu i jeżeli ktoś sobie kupi taką kamerę nie po to, żeby latać z nią na dronie i ją rozwalić, tylko żeby używać jej na co dzień, czy też na jakieś wycieczki, czy nie wiem, żeby rejestrować sobie swoją jazdę rowerem, czy tam cokolwiek będziemy chcieli, to może rzeczywiście ten ekran i ma sens. Znaczy na pewno ma wtedy sens. Przy lataniu FPV no to szkoda trochę tego ekranu, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Jeżeli jesteśmy już przy tym module ekranu dotykowego, to jeszcze nigdzie nie widziałem na recenzji, żeby ktoś powiedział, albo powiedział to bardzo szybko i nie zdążyłem tego wyłapać. Ten moduł, mimo że to nie jest ten moduł, który jest tylko dodatkowym akumulatorem, to ten moduł też nam ładuje kamerę. Nawet teraz widać, że ta kamera jest ładowana, bo to światełko oznacza chyba właśnie, jak tak miga, że ładuje mi tą kamerę, bo ta kamera ma jakieś 90% baterii. No i dodatkowo ten moduł, podobnie jak ten drugi moduł, który jest tylko baterią bez ekranu, ma też slot na kartę pamięci. Możemy tutaj włożyć kartę pamięci, karty chyba do 256 giga nawet obsługuje, ja tu mam akurat włożoną jakąś 64 giga. Kamera w sobie ma wewnętrzną pamięć 32 giga, ale dostępne dla nas jest tylko 22 giga, coś około. Chyba reszta jest zajęta przez oprogramowanie tej kamery, które które sprawia, że ta kamera jest w ogóle funkcjonalna. Ale te 22 giga dużo nie dużo. Jeżeli chodzi o te 22 giga, to i przy lataniu FPV, jak mam ustawione 4K 25 klatek, to jedna minuta nagrania zajmuje niecałe 1 giga. Czyli mamy powiedzmy jakieś 23 minuty nagrania przy lataniu 4K 25 FPS-ów. Czy to jest dużo? Myślę, że to jest mało. Ale gdy podłączymy sobie ten zewnętrzny moduł, mamy też opcję tego, żeby... Oczywiście musimy mieć w tym zewnętrznym module kartę pamięci. Mamy możliwość tego, żeby te nagrania sobie wyeksportować. Jak to się robi, już Wam pokazuję. Uruchamiamy naszą kamerę. Z tyłu sobie robimy rozwijane menu, od góry do dołu przeciągamy. Mamy tutaj kartę pamięci. I tutaj mamy taką ikonę eksportuj do karty. Jak to naciśniemy, pyta nas, czy eksportować pliki z pamięci wewnętrznej na kartę SD. Klikamy OK. Tutaj akurat mi przeniosło jedną na jeden, no bo przed chwilą ją włączałem, żeby sprawdzić, czy działa. No i wtedy mamy też pojemność karty pamięci. Możemy się też tutaj przełączać, że jak jesteśmy z tym modułem, że chcemy nagrywać na kartę pamięci, która jest w module, no ale przy lataniu dronem na pewno będziemy nagrywać na tą kamerę. I po eksporcie też automatycznie te pliki są usuwane z pamięci tego samego modułu kamery, co jest akurat wygodne. Jeżeli chodzi o te przenoszenie i eksportowanie, nigdy mi ono nie zadziałało do końca dobrze. Co mam na myśli mówiąc, że nie zadziałało mi dobrze? A no chodzi o to, że jak klikałem eksportuj pliki z pamięci wewnętrznej do karty SD, to zawsze to trwało na przykład 10 minut i nic się nie działo. Musiałem to przerwać i na przykład było, że 4x7 plików zostało wyeksportowanych, później znowu sobie naciskałem i po 2-3 minutach reszta się dopiero eksportowała. Także myślę, że ten eksport trwa szybciej niż powiedzmy 10 czy 15 minut, tych 22 giga na kartę pamięci. Tylko że jest jakiś chyba jeszcze problem w softie, także myślę, że jakiś update przyjdzie, to pewnie zaraz to naprawią, bo to nie jest tak, że się kamera zawiesza, tylko po prostu trwa, te kopiowanie trwa. Jak już trwało za długo, no to po prostu przerwałem i uruchomiłem jeszcze ponownie, co dokończyło mi cały proces kopiowania. Ale żaden plik nie przepadł, nic się nie uszkodziło, także myślę, że
no poprawią to w softcie, albo może moja karta SD jest za wolna, ale ja z tą kartą latałem na GoPro 7, latając w 4K, także myślę, że nie jest za wolna. Do kamery możemy sobie dokupić Care Refresh i na pewno przy lataniu FPV trzeba dokupić to Care Refresh. Care Refresh będzie można kupić na rok albo na 2 lata. Na 2 lata będzie można mieć 3 wymiany. Jeżeli chodzi o ceny tych wymian, no to nie pamiętam dokładnie. Jeżeli już się pojawiło gdzieś te Care Refresh, no to macie link w opisie, tam można sobie poczytać. Wiem, że na 3 lata kosztuje one coś około 200 zł, 200 chyba 20. No i później mamy wtedy 3 wymiany przez 2 lata. Mam nadzieję, że będzie można to przedłużyć po tych 2 latach jakimś Care Refresh Plus albo czymś innym. Tego jeszcze nie mam potwierdzonego, ale mam nadzieję, że coś takiego będzie. Jeżeli chodzi teraz o to, co ludzie piszą, że kamera się grzeje przy 4K nagrywaniu. Tak, kamera się grzeje, jak nagrywamy 4K i rzeczywiście jak ją postawiłem na stoliku i miałem włączoną normalną ochronę przegrzewania, chyba tak to się nazywa, czy ochrona temperatury, no to po 13 minutach, nieco ponad 13 minut, kamera się nagrzała, wywaliła mi komunikat, że przegrzała się, no i że przerywa nagrywanie. No i wtedy kamera się nie wyłącza, nie zawiesza, tylko po prostu działa jej wewnętrzny mechanizm. Ale nie oszukujmy się, ta kamera jest mała, ma zwartą obudowę, jest wodoodporna, nie ma gdzie też uciec to ciepło, także jedynym radiatorem jest aluminiowa obudowa dookoła. Jeżeli chodzi o te przegrzewanie, można tam jeszcze ustawić większą tolerancję temperatury, i wtedy ta kamera wytrzymuje około 20 minut. Także jeżeli chcemy robić jakiegoś długiego timelapsa, no to nie. Ale jeżeli chodzi o drona, to tak naprawdę jeżeli dronem leciałem, no to jak lądowałem, no to ta kamera nie była gorąca. Ona była lekko ciepła. Także przy dronie ona ma odpowiednie chłodzenie, no bo lecimy, jest powiew powietrza, szybkie odprowadzenie ciepła. Także do FPV jest idealna. No dobra, kamera kamerą, wszyscy już i tak na YouTubie powiedzieli w dniu premiery wszystko o tej kamerze, jeżeli chodzi o jakość, jaka jest świetna i tak dalej, ale jeszcze niewiele osób wsadziło ją na drona FPV. Ja już ją wsadziłem, wydrukowałem, zaprojektowałem sobie takie mocowanie na tą kamerę i też sobie zrobiłem z tyłu miejsce na płytkę karbonową, czyli to, co kiedyś mówiłem w jednym odcinku, dlaczego mam odwrócone mocowanie do GoPro i tam pokazywałem, że też płytkę karbonową wkładam, żeby chronić wyświetlacz. Tutaj też to zaprojektowałem i też jest miejsce na płytkę karbonową i mam ją tutaj wsadzoną, także nie wiem, czy to dobrze widać, ale nie chcę mi się jej wyciągać, bo ona siedzi tam dość ciasno. No i kamerę wkładam tutaj na wcisk. Kamera siedzi tutaj dość zwarto. Jest też miejsce na filtr ND. Przez to, że jest miejsce na filtr ND, też jest tutaj trochę więcej, musiałem więcej gumy zostawić. No i też jak nie ma filtra ND, no to widać też te rogi trochę. Przy GoPro 7 mam też ten sam problem, ale wolę mieć miejsce na filtr ND, czyli sobie wkładam filtr ND, tutaj akurat zaprojektowałem tak, żeby od boku można było włożyć filtr ND, o, w ten sposób. No i też wtedy mamy ochronę, jak założymy filtr ND, mamy też ochronę naszej kamery i tego obiektywu, także w razie czego przy mniejszych crashach najpierw się pobije filtr, a nie sama kamera. Także wydrukowałem takie mocowanie, wziąłem tego drona, poszedłem z nim na dwór i zacząłem nim latać. Tutaj teraz na przebitkach macie filmy z tego drona, znaczy z tej kamery tak naprawdę nagrane z tego drona i jest na dole podpisane, czy to jest 4K 25 fpsów, czy to jest 4K 50 fpsów, czy jest ze stabilizacją, czy bez stabilizacji. Jak pisze stabilizacja, no to wiadomo, że chodzi o ten Rocksteady od DJI. Jeżeli chodzi o tą kamerę i jej jakość, ja ją puściłem w automacie, w CineLike'u też sobie nagrałem trochę, ale tego CineLike'a nie będę wam puszczał, bo to tak naprawdę tutaj chodzi o to, żeby wam pokazać, jak ta kamera sobie radzi w automacie i w profilu kolorów standardowych, tak jak wypuszcza ją producent. I tutaj myślę, że można by było się pokusić o to, że jest bardzo podobna jakość do GoPro, nawet 9, którą mam. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o jakość nagrania, no to wiadomo, im więcej będzie światła na zewnątrz, tym będzie lepsze to nagranie, bo to nie są duże matryce. To nie jest matryca pełnoklatkowa, gdzie możemy nagrywać, gdzie jest kompletnie prawie ciemno i tam nie ma żadnych szumów. Tutaj jeżeli będzie brzydka pogoda, taka jesienna, akurat dzisiaj trafiłem słońce, co mi bardzo pomogło, no i pomogło też tej kamerze, no to ta kamera daje radę, no i tutaj nie ma się co spodziewać cudów. Jeżeli chodzi o jej rozmiar, to jest najważniejsze, bo ten rozmiar rzeczywiście jest ok, jest w porządku. Jeżeli nie wyjdą po miesiącu jakieś dziwne kwiatki, to naprawdę można się bardzo zastanowić, żeby ją używać. Aczkolwiek wiem, że jeżeli będę szedł latać i wezmę ze sobą 10 baterii, to będę musiał ją w trakcie doładować z tego zewnętrznego modułu, czyli z tego wyświetlacza. No ale okej, nie oszukujmy się, no jest mała, na czymś musieli zaoszczędzić, zaoszczędzili akurat na baterii w tej kamerze.
Jeżeli chodzi o jakość ze stabilizacją, to stabilizacja działa moim zdaniem w porządku. Nie ma się tutaj za bardzo do czego przyczepić, aczkolwiek czasami widać, że coś tam ona robi dziwnego, ale może to jeszcze software'owo poprawią. Także tutaj ta stabilizacja bym się za bardzo nie czepiał. Jeżeli chodzi o latanie bez stabilizacji, to jak lecimy bez stabilizacji, no to się dzieje też często to samo, co z GoPro, gdy jest słońce, czyli widać Jello. O Jello też już mówiłem kilka razy. Jeden odcinek też był poświęcony, jak sobie wyeliminować to Jello. A najlepszym sposobem jest założenie filtra ND. No i ja akurat sobie zrobiłem to miejsce tutaj na filtr ND od TBS, no bo nie będę teraz czekał na filtry specjalne dedykowane do tej kamery Action 2, tylko mogę sobie już użyć filtrów, które mam od TBS-a. Także jeżeli chodzi o jakość, to sobie możecie sami teraz zobaczyć tutaj, jak wygląda ta jakość nagrań z tej kamery. To jest tak naprawdę na świeżo nagrane po kilku godzinach testowania. Znaczy tak naprawdę ja poszedłem z nią, polatałem sobie 20 minut, wróciłem, zgrałem sobie ten materiał na komputer, no i jest teraz wieczór i nagrywam dla was tą recenzję, powiedzmy takie bardziej pierwsze wrażenia niż recenzję. Także niech każdy sobie sam to zobaczy i oceni, jak to nagrywa. Ja myślę, że jeżeli polatam na tej kamerze z miesiąc, to zrobię dla was taki update i wtedy powiem wam moje wrażenie, to jak mi się pracuje na obracie z tej kamery. Także ja sobie na pewno freestyle będę latał na tej kamerze teraz. Także podsumowując, cieszę się, że DJI wypuściło taki format nowej kamery, bo może to też da do myślenia GoPro i GoPro ruszy swoje 4 litery i też zrobi jakiś update session i wtedy dwie firmy będą mogły między sobą konkurować, a zyskamy na tym tylko my, bo będziemy mieli coraz to lepsze małe kamery. Myślę też, że Action 2 jest bardzo dobrą alternatywą do GoPro Naked montowanych do bardzo małych dronów, tak jak na przykład na Proteka 25, czy jakieś tam mniejsze Tiny Whoopy i tak dalej, gdzie trzeba było zamontować sobie, zrobić sobie tak naprawdę GoPro Naked. Tutaj akurat nie tracimy gwarancji, możemy jeszcze wykupić sobie Care Refresh i jak zamontujemy to na małego drona i gdzieś przewalimy, no to możemy jeszcze sobie wymienić tą kamerę na nową w ramach Care Refresh, nie płacąc za nią ileś tam pieniędzy. Największym minusem tej kamery jest moim zdaniem cena, bo kamera w zestawie z tym dodatkowym akumulatorem kosztuje 2000 zł brutto, a w tym zestawie, który ja mam, czyli z tym wyświetlaczem, ona kosztuje 2,5 tysiąca brutto. Także tutaj jest ciężki orzech do zgryzienia, jeżeli ktoś już ma GoPro na przykład 7 i lata na nim się już przyzwyczaił, czy rzeczywiście jest sens inwestować w taką kamerę. Także z tym mało optymistycznym akcentem na koniec was zostawiam. Kamerę w przedsprzedaży możecie kupić jak zawsze u mnie w sklepie, linki do przedsprzedaży macie w opisie. Powinny się pojawić gdzieś w przeciągu miesiąca, chociaż teraz tak naprawdę ciężko jest zagwarantować jakikolwiek termin, ale jak wiadomo, kto pierwszy, ten lepszy. Także to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że był on dla was pomocny, jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę. Ja jak zawsze przypominam o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl. Tam z kodem rabatowym, który jest w opisie tego filmu, macie jak zawsze ceny specjalne. A jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie ominął ciebie kolejny materiał. Z mojej strony to tyle, dzięki, do zobaczenia, cześć! Przypominam też, że jutro mamy live o 17, na którym wybierzemy zwycięzcę, który otrzyma to FC Kiss Ultra. Także jeżeli macie czas, to zapraszam.